Dzisiaj taka robota do wykonania. Tutaj mamy koła od 80 od Ursusa. No i po prostu ta 80 matura założonego. No i za wąskie są te koła i siadają. Dlatego tutaj mamy o felgi prawie dwa razy takie szerokie. No a jak jeszcze dojdzie opona, no to będzie dużo, dużo szerzej. No ale rozmiar, rozstaw tutaj nie pasuje. Ani ten otwór centrujący, ani otwory na szpilki. Dlatego muszę przenieść ten rozmiar i dorobić krążki takie, żeby pasowały w tą felgę. No i później zostanie wycięty ten cały środek. No i wspawane te krążki, które ja utworzę, nie? No i to taka robota. Tu mamy kolejną robotę. Trzeba wypalić te otwory, bo są za małe. Tu jest stary kawałek starego talerza do talerzówki. O, no i są za małe i nie można dokupić takimi większymi. To często się to zdarza po prostu, że rozmiar, no i trzeba to dociąć jakoś, nie? Dobra, kolejna sprawa. Też to jest do talerzówki właśnie będzie robiona. Tutaj muszę wypalić otwór na środku. Tutaj ten jeden środkowy muszę powiększyć. I to będzie wspawane po prostu tak. To muszę przeciąć na pół, żeby dostosować jako dystansę. O, tutaj, żeby podłożyć. No i po prostu będzie do talerzówki, belka taka, żeby można było sobie regulować jeszcze ją podnośnikiem, nie? Czyli tu po prostu wejdzie zaczep od tej talerzówki, tej dużej. No i tu będzie na sworzeń otwór. No i żeby po prostu był ten zaczep regulowany wysokością jeszcze, nie? Dodatkowo. A w międzyczasie co zrobiłem? Kratownicę pomalowałem. To jest ta kratownica taka grubsza po prostu. To jest taka, która będzie w kalenicy na najwyższym poziomie, można powiedzieć. Tutaj powstawiałem płaskowniki 8-10 mm, bo gdzie niegdzie są ósemki, gdzie niegdzie są dziesiątki. A po co taka masywna ta kratownica? Ano po to, ona jest właśnie w poziomie będzie zamontowana. W samym szczycie, tak jak mam garaż, to w samym szczycie, w samej kalenicy będzie. Na najwyższym poziomie, że tak powiem. Po to, aby jak będę chciał na przykład silnik wyciągnąć z bizona czy coś, to założę sobie wciągarkę i po prostu tutaj wózeczek na łożyskach, na rolkach i przejadę sobie i tyle. Także i po to taka masywna ta konstrukcja, nie? No bo tak na krokiew silnik wciągać, no to tak szczerze, no to zaraz by chrupło i tyle, nie? A taka konstrukcja to w zupełności do takich rzeczy wystarczy. To tonę by na tym zawiesił i myślę, że nic by się nie wydarzyło. A co ty byś mierzył na tanku? Weź no zmierz no. Zmierz no coś. Zmierzysz? Ładna pogoda dzisiaj, prawda? No. O. To bąka puścił. Na tanuś na pewno. Ty kurczę. Już nie wstydź się. Każdy puszcza bąka. No, byś mierzył, tak? A co byś mierzył? Co? Pomożesz tacie zmierzyć? No bo tata jak się pomyli, to co? Blaszki zmarnujemy, tak? Natanek musi sam zmierzyć, prawda? Natanek jak zmierzy, to... No? Co to? Kamera się nagrywa, tak? Nagrywa się? No? Będzie mierzył na tam, tak? No? I pierwsza w kolejności do wypalenia jest belka.
Tutaj grubość jest 25, już ustawione mniej więcej. No i z tego 20, pewnie jest 20 otwór, a musimy zrobić 32. No i palimy. Masa podłączona, jedziemy. Teraz otwór w tej belce, tu musiałem wyjąć ten jeden ruszt, żeby mi podeszło, no i wypalamy. No i teraz talerzyk będzie wycinany. O, tutaj jeden otwór ktoś próbował wiercić, ale twarde to i nie było jak tego wyrzeźbić. No to trzeba wyciąć jakoś. Bardzo często takie rzeczy jest do poprawki, bo ciężko jest dokupić z takimi akurat otworami, jakie by się chciało, nie? Wycięty. No i otwór wycięty z tymi zaokrągleniami, tak żeby nie pękał ten talerz. Tutaj do starego przyłożone, myślę, że idealnie będzie. Także to się udało. Tutaj tabelka też. Tylko może tam krzywo ustawiłem, ale to tam. O. No i tu wejdzie zaczep od talerzówki, no i będzie regulowane belką. Tutaj te dwa płaskowniki docięte. No i tyle. I teraz na szybko z takiego byle czego wyciąłem szablon, żeby sprawdzić, czy to aby na pewno będzie pasować, bo nie sztuką jest zmarnować kawał blachy za którąś stówkę, a później ma nie pasować, to byłby problem, nie? Ale chyba od drugiej strony muszę to przyłożyć, będzie lepiej, bo tutaj tak do oka wydaje się ok. Jeszcze troszkę powinno być, wydaje mi się, pięknie. No, dlatego na szybko wycięty taki jest byle takiego zardzewiałka jakiegoś, żeby tylko coś zaobrazować. No, ale wydaje mi się, że będzie ok. Jeszcze od drugiej strony przyłożę i tyle. I będę wycinał, no bo wiadomo, zmarnować to nie sztuką jest, nie? O. Ale dobrze, że to wyciąłem ten szablon, bo muszę poprzesuwać po milimetrze do osi, każdy otwór muszę przesunąć do środka, bo teraz tak przyłożyłem idealnie, no i centrujący jest wszystko w porządku, a te śruby, otwory na śruby muszą się przesunąć troszkę do środka, no niby tak pomierzone po ten, ale widzicie co się dzieje, nie? Także lepiej sobie takie wyciąć i mieć spokój, bo później może być problem, nie? Tak samo tutaj. Tutaj po zewnątrz też muszę troszkę dodać. Wiadomo, że jak będzie gruba blacha, to minimalnie troszkę ona, wiadomo, że ze stożka będzie. Ale to nie aż tak dużo, nie? Dlatego pół milimetra dodam jeszcze po zewnątrz.
No i te poprzesuwam i będzie pięknie. No wiadomo, żeby to zrobić z jak najlepszą precyzją, no bo to jednak jest felga. Tu też ktoś jak będzie to spawał, no to też musi ładnie to wszystko poustawiać. No żeby to po prostu nie tańczyło, nie? Jak się będzie jechało gdzieś asfaltem. No wiadomo, że to nie będą prędkości 200 na godzinę, ani 100, no ale żeby to jak najdokładniej było zrobione, nie? No i projekt już jest gotowy do wypalania. Blacha ustawiona i zaraz wypalamy. No i wycięte mamy. Myślę, że pasuje elegancko. Także nie będzie problemu z dopasowaniem. Tutaj o, tak jak spojrzymy, to jest idealnie się zgadza od drugiej. Tak samo, na pewno jak będziemy patrzyli od boku, to widzimy ten rant, nie? Ale tak to jest. Jest elegancko. Tutaj tak samo pasuje. Jest troszkę luzu zostawione, no bo myślę, że to najlepiej by było wsadzić w tokarkę i wtedy ustawić. I dobrze, że jest troszkę luzu, myślę, bo punktowo złapać i w razie czego można jeszcze tą oś tu coś zrobić, a jakby było na ciasno, no to już tej osi nie ustawimy idealnie, nie? Dlatego myślę, że przed spawaniem ustawić to najlepiej w tokarce, no bo tak do oka, no tak średnio to myślę będzie. Najlepiej właśnie, żeby to było jak najlepiej zrobione, nie? No, ale najważniejsze, że pasuje i lepiej, że jest troszkę luzu, niż jakby było za ciasne, nie? No tutaj ta niby miała takie 10-11. Wiadomo, że trochę farba, ale myślę, że ja tu zrobiłem z 12 po to, aby, no bo nie będzie tego kołnierza tutaj wywiniętego, nie? To lepiej niech to będzie sobie stabilniejsze z 12. Myślę, że będzie pięknie. Robota zrobiona. Myślę, że jako tako się to udało. O, jak ja rozmawiam, to zawsze koguty pieją. Tak to nie pieją, tylko jak ja nagrywam, to pieją. O, tak oto robota. No, myślę, że się udało to wyciąć jako tako. Tylko ino, aby wycentrować dobrze i myślę, że będzie śmigać 80 z turem. A na pewno jak tur, to lepiej, że jest z tej 12, bo na pewno więcej wytrzyma to, nie? No, a tak te zwykłe felgi, no to przecież nie były przewidywane do tura, także a są z 10 czy tam 11 blachy milimetrów. To myślę, że takie z 12 będą dużo lepsze.